Ta gruba książka to budżet Szczecina, czyli zestawienie wszystkich wydatków i dochodów naszego miasta w danym roku. Jestem przekonany, że mieszkańcy powinni mieć jak największy wpływ na to, co się w niej znajdzie, dlatego w ubiegłym roku jako Komisja Inicjatyw Społecznych wystąpiliśmy z propozycją stworzenia w Szczecinie budżetu obywatelskiego, który oddawałby część pieniędzy do dyspozycji mieszkańców. Głosowanie okazało się wielkim sukcesem, bo wzięło w nim udział aż 30 tysięcy osób. Dzięki temu w Szczecinie powstanie rower miejski, a Staw Brodowski będzie zrewitalizowany. Od dzisiaj w zespole składającym się z mieszkańców, a także radnych pracujemy nad nowymi zasadami budżetu obywatelskiego na kolejny rok. Mam kilka pomysłów na to, jak go usprawnić. Po pierwsze, projekty powinny zostać podzielone na te ogólnomiejskie i dzielnicowe. Dzięki temu małe inwestycje na osiedlach miałyby większą szansę na realizację. Po drugie, mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania projektów nieinwestycyjnych, bo działania integracyjne mogą być przecież równie ważne. Po trzecie, studenci spoza Szczecina, którzy na co dzień tutaj uczą się i mieszkają, powinni mieć również możliwość głosowania. Oni w końcu też tworzą to miasto. Po czwarte, wzorem Łodzi, powinniśmy umożliwić głosowanie osobom od 16 roku życia. Kształtowanie postaw obywatelskich w tak młodym wieku jest bardzo ważne. I po piąte, najważniejsze, budżet obywatelski powinien zostać zwiększony z 5 do 10 milionów złotych. W budżecie, którego wydatki wynoszą 2 miliardy, nie jest to na pewno dużo, a dzięki temu budżet może być jeszcze lepszy i cieszyć się większym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina.